Cześć, piąte zadanie z arkusza piątego z książki Teraz metoda arkusze maturalne. Największą liczbą całkowitą spełniającą naszą nierówność jest jakaś tam liczba. Dwie opcje. Jedna opcja. Albo podstawiamy sobie szóstkę pod x-a, siódemkę pod x-a, dwudziestkę pod x-a i dwudziestkę dwójkę pod x-a i jedna z nich będzie pasować. Oczywiście robimy to od najmniejszej, bo pierwsza, która będzie pasować, będzie naszym rozwiązaniem. Albo po prostu trzeba rozwiązać sobie tą nierówność, tak? Więc ja sobie przepiszę, więc mamy x plus 3 przez 7 minus x plus 7 przez 4 ma być większe od minus 2. Ok? Co my tu zrobimy? No oczywiście ja będę chciał się pozbyć na początek tych ułamków, czyli pomnożę przez ich wspólny mianownik, a wspólny mianownik dla 7 i 4 to jest oczywiście 28. No to mnożymy. Siódemka skróci się z 28, więc zostanie 4 i w nawiasie będzie x plus 3 minus czwórka skróci się z 28, a więc będzie 7. W nawiasie będzie x plus 7 większe minus 2 razy 28 to jest minus 56. I nie ma ułamków. Teraz oczywiście pozbywamy się nawiasów. 4 razy x to są 4x. 4 razy 3 to jest 12. Minus 7 razy x to jest minus 7x. Minus 7 razy 7 to jest minus 49. To ma być większe od minus 56. Redukujemy w razy podobne. 4x minus 7x to są minus 3x. 12 minus 49 to jest minus 37. Tą 37 sobie przenosimy, tak? Czyli liczby na lewo, x na lewo, liczby na prawo. Więc minus 3x jest większe. Minus 56 dodać 37. Minus 19. I podzielimy sobie to przez minus 3. A więc x, ponieważ dzielimy przez liczbę ujemną, zmieniamy znak na przeciwny. Minus z minusem da nam plus. I wyjdzie 19 trzecich. A 19 trzecich to jest 6 całych i 1 trzecia. Czyli to lub to. Pytanie które? Oczywiście rysujemy to sobie. Zaznaczamy te nasze 6 całych i 1 trzecią. Ponieważ tak jak kiedyś tłumaczyłem przy nierównościach. Jeżeli x mamy po lewej stronie, to tu nam się pojawi strzałka, w którą stronę ma iść nasz przedział. No i teraz największą liczbą całkowitą spełniającą nierówność, no siódemka jest tu. Ona jest poza tym przedziałem, a tu gdzieś będzie szósteczka, która jest w tym przedziale. A więc poprawna odpowiedź to jest odpowiedź A. I tyle. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, śmiało w komentarzach, a ja dzięki wielkie za uwagę i lecimy do szóstego zadania. Na razie.